Siemano wszystkim, tutaj Popa w kolejnym materiale i w tym materiale, kiedy mnie nie ma, opowiem wam o tym, że kiedyś chciałbym znaleźć się w magicznym Egipcie. A dlaczego magicznym? A na pewno dlatego, że Egipt to miejsce pobytu faraonów, różnych piramid, hieroglifów i dziwnych stworów, których nigdy nie widziałem, typu wielbłądy, które mają dwa lub trzy garby, z tego co kiedyś czytałem. No i chciałbym się tam znaleźć, bo chciałbym odwiedzić to miejsce, zobaczyć, jak takie miejsce wygląda, jak tam jest gorąco, co tam się jada, gdzie się bywa, być może zgubić się w piramidzie lub w labiryncie, poznać trochę ich kulturę, historię, zobaczyć, kupić figurkę tego piramidy bądź tego takiego, no jak się nazywa, psa, nie psa, Anubisa. Chciałbym zobaczyć miejsca, znaczy tego mi na pewno nie pokażą, ale bo w Egipcie był kiedyś kręcony Asterix i Obelix. I to chciałbym też zobaczyć, jeżeli by się dało, bądź przypłynąć statkiem po tamtejszych jeziorach, poczuć morską bryzę tamtejszych stron, plującą w twarz, że tak powiem. Bo to takie odległe, ale mam nadzieję, że jednak bliskie marzenie. No i cóż, w tym materiale to by było na tyle. W kolejnym materiale będziemy sobie omawiać to, że chciałbym być X-Menem oraz historię dziwne i przedziwne. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, serdecznych wakacji.